Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj, moi drodzy, zapraszam Was na filmik z takiej małej metamorfozy klatki schodowej. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i oczywiście miłego oglądania. I jak sami widzicie, mieliśmy wcześniej tutaj takie chodniki dywanowe. Niestety ze względu na psa, raczej jego problemy z pęcherzem, no musimy się tego pozbyć, żeby po prostu było nam dużo łatwiej to wszystko ogarnąć, posprzątać czy zetrzeć. I jak sami możecie zobaczyć, w pierwszej kolejności ściągamy te wszystkie stare. Tutaj mam fantastycznego pomocnika i wbrew pozorom, mimo że ma tylko 6 lat, to uwierzcie mi, bardzo dużo potrafi pomóc. I mamy dwa rodzaje schodów, te, które widzicie właśnie drewniane, i do nich te chodniki były przyczepione takim zszywaczem tapicerskim. Drugie właśnie są lastryko i tutaj były przymocowane za pomocą taśmy dwustronnej, takiej typowo właśnie do chodników. Kompletnie nie przejmowaliśmy się, że się poniszczą, no bo generalnie miały być już i tak do wyrzucenia, bo się nie nadawały do niczego. No jak widzicie, schody nie wyglądają najpiękniej. Była myśl, żeby zrobić je, wiecie, już tak naprawdę porządnie, czyli jakieś drewniane i te sprawy, no ale pan, który był i nam wycenił, no to niestety, ale podał taką kwotę, że na razie stwierdziliśmy, że posilimy się jednak taką wykładziną PCV. Cenowo powiem Wam, że no porównanie 14 tysięcy do powiedzmy 600 zł, no to jednak jest spora różnica. Wiem, że trochę zakrywanie jednak drewnianej podłogi no nie do końca jest może fajne, ale mówię, no nawet żeby wycyklinować tutaj właśnie te podesty, które widzicie, to i tak jest kwestia chyba kilku tysięcy, no a tych schodów niestety wycyklinować się już nie da, więc trzeba je całkowicie wymienić. No a tak jak Wam wspomniałam, to już jest koszt naprawdę bardzo duży. No i właśnie stwierdziliśmy, że ta wykładzina PCV spełni swoją funkcję przynajmniej na kilka lat. Mam taką nadzieję. Ja tutaj, moi drodzy, nie będę pokazywała, w jaki sposób gdzieś tam to wszystko było mierzone, docinane, ponieważ no, my jesteśmy totalnymi amatorami, jeżeli chodzi o wkładzenie takiej wykładziny, a kładliśmy to we dwójkę z tatą. To znaczy we dwójkę, no pomagałam tam, gdzie mogłam, a tak naprawdę większość i to najcięższej roboty spadło na tatę. Moim zdaniem, jak na dwie osoby, które się kompletnie na tym nie znają, i tak wyszło nam super, zwłaszcza że nie było to łatwe zadanie, ponieważ w tym domu nic tak naprawdę nie trzymało swoich wymiarów, więc takiego docinania było ogrom, naprawdę, bo jak na przykład jeden trep potrafił mieć, nie wiem, długość metr, a trep niżej na przykład 98 cm. Następny miał 101, więc wiecie, to wszystko takie było no dość ciężkie do dopasowania. Dlatego tym bardziej jestem dumna z naszego efektu końcowego, bo uważam, że wyszło naprawdę, naprawdę super. No i tam, gdzie mogłam, to starałam się jak najwięcej pomagać. Czy właśnie w momencie, kiedy ja coś docinałam, to tata już kładł na schody czy na podesty. Ogólnie powiem Wam, że zeszło na 3 dni prawie, takich prawie całych, ale i tak jeszcze nie jest to wszystko skończone, ponieważ cała wykończeniówka nam została, czyli te wszystkie listwy. No musimy w przyszłym tygodniu jeszcze to zrobić, ale zależało mi na tym, żeby też był jakiś filmik w poniedziałek, a też nie byłam w stanie nagrać Wam nic innego, no bo jak sami widzicie, byłam dość zajęta. No jeśli chodzi o sposób montażu, że tak powiem, tej wykładziny, to tutaj właśnie na tych drewnianych był użyty klej właśnie typowo pod tą wykładzinę PCV i oprócz tego, żeby się w miarę dobrze wyłożyła, to były użyte kątowniki takie plastikowe, gdzie były przymocowane gwoździkami. A tu chciałam Wam pokazać taki fajny sposób, jak sobie poradzić nawet z takimi rzeczami, które nie do końca mają taki oczywisty kształt i ciężko jest zmierzyć.
to wystarczy właśnie kawałek nitki czy sznurka. Tutaj akurat tata sobie odmierzał miejsca, gdzie znajdują się rury, po to, żeby sobie zaznaczyć i później łatwiej było przeciąć. Nie przecinał tego, gdy ta wykładzina leżała na podłodze, no bo mówię, tak jak Wam wspomniałam, po prostu tam wymiary się kompletnie nie trzymały, więc było dość spore prawdopodobieństwo, że to może się obsunąć ten wymiar. No i tutaj kolejny raz jeszcze musiałam te schody odkurzyć i przemyć, ponieważ no, tak jak Wam wspomniałam, to nasze kładzenie tej wykładziny trwało 3 dni, więc nie wystarczyło, że za pierwszym razem odkurzyłam. Tutaj już wzięłam ten swój zwykły odkurzacz pionowy. Generalnie do jakichś takich właśnie porządkowania rzeczy po remoncie czy na strychu, gdzieś gdzie jest dużo kurzu, staram się używać tego swojego dużego odkurzacza, tego grzmota, bo mi chyba aż tak szkoda by go nie było, gdybym coś z nim zrobiła i by się na przykład spalił. No a do mycia używam płynu uniwersalnego, zrobionego tym razem z wody i z płatków do prania firmy My Greenway. Bardzo je lubię, mają przepiękny zapach, no i są też w 100% ekologiczne. No ale cały czas również ja rekomenduję właśnie ten swój płyn uniwersalny z mydła kastylijskiego. Jest również w 100% ekologiczny. I jeszcze tutaj na szybko chciałam Wam pokazać sposób mocowania tej wykładziny na tych schodach właśnie z lastryko. Na tej pionowej części była taśma dwustronna, a na trepie ten klej do wykładzin. Jak sami możecie zobaczyć, starych jakichś taśm nie odklejałam, bo nie było najmniejszego sensu. Chyba bym się tylko 3 razy więcej musiała orobić, a i tak to wszystko ma być przykryte. Zresztą to są już, powiem Wam, tak wiekowe te taśmy, że one są już płaskie, więc nie ma obawy, że gdzieś tam wybulą w tym miejscu wykładzinę. No i tutaj też ze względu na to, że no to jest lastryko, więc nie ma możliwości przybicia gwoździków, dlatego nie będzie kątowników. I chciałam Wam tylko wspomnieć, że to już jest 4. bieg, ostatni prowadzący do piwnicy, jeden z łatwiejszych chyba do położenia, bo nie miał żadnych dziwnych uskoków. Chociaż i tak trzeba było mocno w niektórych miejscach docinać, a w innym gdzieś tam troszkę nam potrafiło zabraknąć. No ale tak jak Wam wspomniałam, no nie jesteśmy w stanie, żeby było wszystko idealnie. No i tak prezentuje się efekt na tą chwilę. Pamiętajcie, że to jeszcze nie jest dokończone. Ja jestem bardzo zadowolona, mimo że pewnie co niektórzy będą mieli obiekcje do tego, że gdzieś tam widzą jakieś wybulenia. Mam nadzieję, że z czasem jednak ta wykładzina też się ułoży tak jak trzeba. A ja i tak jestem bardzo zadowolona, bo zdecydowanie ułatwi to sprzątanie. Aby było odrobinę motywacji w tym filmiku, to chciałam Wam pokazać to, jak sprzątam właśnie salon. Tak prezentuje się przed, no jak widzicie, dużo się dzieje. Nie ukrywam, że to też również efekt taki trochę zamierzony, ponieważ na początku złapałam się na tym, że rzeczywiście chciałam sprzątać wszystko na bieżąco, ale pomyślałam, że bardzo lubicie oglądać takie porządki, gdzie rzeczywiście ten efekt końcowy no robi wrażenie w porównaniu do tego, jak się zaczynało. Także wszystkie kawałki z tej wykładziny, które już nie będą wykorzystywane przez nas, trafiły do worka na plastik. W tym pudełku tekturowym, które widzieliście, to przyszły mi rzeczy, które reklamowałam z IKEA. W związku z tym, że nie chcę za bardzo, tak wiecie, chodzić dość często po tych schodach, dlatego sobie grupowałam te wszystkie rzeczy na przedpokoju, a gdy tylko jakiś domownik przemieszczał się na przykład na dół czy do góry, to też zabierał przy okazji z sobą jakieś rzeczy. Dzięki temu nie odczuliśmy, że tego wynoszenia było nie wiadomo jak dużo.
tak naprawdę to nie będą jakieś takie porządki, wiecie, nie wiadomo jak generalne. Po prostu chciałam doprowadzić ten salon do stanu używalności, żeby się przyjemnie w nim spędzało weekend. No i tam też jeszcze zostały listewki z przedpokoju, więc też specjalnie jakoś nie wynosiliśmy ich do garażu, no bo nie ma najmniejszego sensu, bo wiem, że od poniedziałku znowu będę siedziała tutaj i będę je doczyszczała. Także chciałam po prostu zatrzeć kurze, podłogę, odkurzyć, no przede wszystkim powyrzucać te rzeczy, które już nie będą potrzebne. Mesas son nada más que solo palabras y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright. Hermoso y con timidez me gusta, y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es, combi completa de cabeza a los pies. Sin effects, mami, yo te entono. Te subo el pitch y te derrito el cono. En mis historias siempre te menciono. Pa' esa reina necesito un trono. Sin effects, mami, yo te entono. Con esos besos, chica, me emociono. Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez. Sé que tú quieres conmigo, amor. Hasta deciden, yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta deciden. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo, amor. A tak, pokój prezentuje się po, jak widzicie, dość spora różnica. No i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa!